Prezentacja Volvo V50, model poliftowy, 2007 rok produkcji, 2,5 turbo, 5 cylindrów, 231 koni, skrzynia manualna sześciobiegowa, tak zwana T5, napęd na przednią oś, egzemplarz świeżo sprowadzony ze Szwecji, trzeci właściciel od nowości, 3 osoby prywatne, ostatni właściciel posiadał ten samochód od 2016 roku i od tego właściciela my to auto kupiliśmy. Wersja wyposażenia Kinetic, czyli podstawowa, ale tutaj liczy się silnik i liczy się, że to jest model poliftowy w manualu. Bardzo ciężki temat do zakupu, jeżeli chodzi o ten model z tym silnikiem. 2,5 turbo w manualu, w polifcie to jest naprawdę rzadkość i ciężko ten samochód kupić. Ceny tych samochodów są bardzo, bardzo wysokie, jeżeli chodzi o ceny aut za granicą. Auto na bardzo ładnych 18-calowych aluminiowych felgach. Te felgi są dołożone ode mnie, felgi po regeneracji, dobrany kolor, myślę, że idealnie do koloru samochodu, taki lekki szary, 18 felgi są po regeneracji, także tutaj nie ma żadnych uszkodzeń na felgach, felgi, mówię, zakupione i oddane do regeneracji, założone przeze mnie. Ten samochód był kupowany na felgach 16-calowych, które są w bagażniku i będą służyły komuś na zimę. 2007 rok, przebieg niewielki, bo 191 tysięcy km. Auto na bieżąco serwisowane, jest plik faktur do tego samochodu, jest książka serwisowa, także wszystko robione na bieżąco. Chcecie sobie sprawdzić przebieg, no to można to sprawdzić łatwo po numerach rejestracyjnych widocznych na filmie. To jest auto ze Szwecji, więc wszystko jest transparentne. Auto w 100% bezwypadkowe. Zaraz pokażę, które elementy były w aucie malowane. Po numerach możecie sprawdzić sobie historię samochodu, przebieg, wszystkie przeglądy techniczne, które w Szwecji wykonujemy raz do roku. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Zaczniemy od maski. Kolor taki nietypowy, już raz miałem w tym kolorze też tę piątkę. Bardzo dobry kolor do brudu. Maskę mieście w oryginale. Błotnik w oryginale, tutaj newralgiczny punkt, to są właśnie przednie błotniki. Po liftach są już poprawione, nie rdzewieją, w przedliftach mają tendencję do korodowania. Tutaj mamy 150 mikronów, jeszcze dół pokażę, też 150, drzwi obok 130, 140, 140, błotnik 120, 130, także oryginał na razie. Na razie wszystko mamy w oryginale. Klapa tylna była lakierowana. To jest częsty przypadek. W tym miejscu zazwyczaj łuszczy się lakier. I dlatego te klapy są malowane. Także klapę mamy malowaną. Przechodzimy do lewej strony. Oryginał. 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 To chyba był lewy przedni błotnik jeszcze malowany. Tutaj macie oryginał i lewy przedni błotnik. Teraz wam pokażę, tak, poślizgnęło się, macie 200 mikronów, 140, 170, 140, także tutaj mamy drugi lakier, tutaj to nie jest żadna rdza, tylko smar z kół, jak były zakładane, tak jak widzicie, zaraz by były komentarze, że jakaś korozja. Na aucie nie ma nigdzie korozji, sprawdzimy sobie dach. Czekajcie, odpalę tylko miernik. Też macie oryginał. Czyli mamy tak naprawdę lakierowane dwa elementy, lewy przedni błotnik i tylną klapę. No może nie tracąc czasu, przechodzimy do wnętrza auta. Do auta mamy drugi komplet kół. Tak jak widzicie, opony w takim sobie stanie, Micheliny, już też delikatnie spękane, tak jak widzicie, alufelgi oryginalne 16 cali Volvo. Dwie opony ładne, dwie opony słabe, także można sobie dwie opony dokupić i z dwóch powyciągać kolce. Będziemy mieli drugi komplet na zimę w stanie idealnym. Do V50 o dziwo mamy roletę bagażnika. Oprócz rolety bagażnika, tutaj roleta bagażnika jest schowana, są belki dachowe, bagażnik dachowy. Także mamy tutaj pełne wyposażenie. Wnętrze, tak jak widzicie, w bardzo fajnym stanie generalnie. Wersja podstawowa, bo to jest wersja Kinetic, czyli tak naprawdę mamy klimatronik dwustrefowy, wielofunkcyjną kierownicę, fotel, tutaj newralgiczny punkt. Ten element oczywiście wymienialiśmy, bo wymieniamy to praktycznie w każdym tym modelu, czy S40 czy V50. To
tutaj ten materiał pęka, już jest założony taki materiał, który naprawdę wytrzyma Wam dużo, dużo dłużej niż oryginalny. Na fotelu nie macie żadnego pęknięcia. Auto jest wyposażone w klimatronik dwustrefowy, tempomat, wielofunkcyjną kierownicę. Kinetiki nie każde miały wielofunkcyjną kierownicę. Tu już macie model poliftowy, także inne pokrętła. Podgrzewane przednie fotele. I tak naprawdę tyle. No, cztery szyby w prądzie, elektryka w lusterkach. To już o tym nie będę tak naprawdę mówił. Dobra, przechodzimy, pokażę Wam V50 pod maską. Tutaj każdy zawsze jak otwiera w Volvo V50 czy S40 maskę, no to nie wie, gdzie ma tak naprawdę chwycić. Bardzo głęboko wtedy trzeba szperać. Tak wygląda V50 pod maską. Tu jest kultowy silnik 2,5 turbo. I tutaj w poliftowym modelu mamy 231 koni, w przedliftowym było 220 koni. Lift był w 2007 roku i tu jest pierwszy wypust modelu poliftowego. Bardzo dobry silnik, idealnie nadający się do instalacji gazowej. Sam reguluje sobie zawory, także tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Mamy tu wlepkę od rozrządu, widzę. Zaraz zobaczymy w dokumentach, czy to wszystko się zgadza. Tutaj mam wymieniany w 2017 roku był rozrząd, czyli po 10 latach. Przechodzimy do dokumentacji. Dokumentacja jest dosyć obszerna. Mamy dwa kluczyki, tak jak widzicie, już poliftowe. Podobno w poliftach też poprawili ten uruchamianie silnika, tak zwaną stacyjkę. I tutaj przebiegi, znaczy te przeglądy były robione raz do roku. Macie 9, 10 rok, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Tutaj w 16 wymieniony był, w 17 był wymieniony rozrząd, widzicie, przy 114 tysiącach km, także był wymieniony rozrząd tutaj z pompą wody, był wymieniony po 10 latach. Tutaj wymieniamy albo co 10 lat, albo co 180 tysięcy. Potem mieliśmy serwis w 18, 19, 20. Ostatni serwis mieliśmy w 20 przy 177. W czerwcu wymieniony olej i filtry. Także samochód jest przed serwisem olejowym, jak najbardziej zalecam wymianę oleju. Co my żeśmy zrobili przy samochodzie? Wgraliśmy oczywiście polskie menu w radio i w zegary. Była wymiana osłony przegubu, wymiana łożyska w kole, wymiana oczywiście opon, wymiana wahaczy, dwie sztuki. Z przodu, to będzie widać jak pojedziemy zobaczyć sobie auto od spodu, były wywalone tuleje, ale tak naprawdę koszt tulei i wahaczy jest taki sam, także zmieniliśmy obydwa wahacze. I tutaj mamy jeszcze, oprócz książki serwisowej macie naprawdę obszerny plik faktur za naprawę, też jest faktura za naprawę rozrządu, także oprócz tego, że mamy wpis w książce, to mamy też faktury. Jest tego naprawdę dużo, macie każdą fakturę z paragonem, to jest zazwyczaj przy samochodach ze Szwecji zawsze ta dokumentacja tak wygląda. Zresztą jak oglądacie moje filmiki, no to widzicie, tutaj macie numer VIN pojazdu, jaki były kilometry. Tutaj mamy na przykład fakturę z czerwca 2019, przejechane 153 tysiące km i co było robione. Był wymieniany płyn hamulcowy i olej był zalewany 0W30. Tutaj olej zalecany w Szwecji jest 0W30, u nas można zastosować bez problemu 5W30, bo nawet lepiej będzie się sprawdzał w naszych temperaturach. Przejdę do tej faktury z rozrządem, to był 17 rok. Jak znajdę, to znajdę. Tak, tutaj mamy, macie odnotowane, że było robione. Ostatni tutaj jakiś wyciąg jest taki zrobiony na jaką kwotę, co było robione. Także mówię, jest naprawdę dokumentacja obszerna. V50 z tym silnikiem naprawdę robi robotę. Ten samochód fruwa, nie jeździ. Z wad lakierniczych, jakie ma samochód, to tak naprawdę tych wad lakierniczych nie ma. Jedyne wady to są tutaj delikatnie już spękane światełka w lusterkach, czyli tak zwane kierunki. Te kierunki są dostępne, możecie sobie zamówić nowe. Koszt jednego to jest 120 zł na Volvo Fan czy na Dobroskok, obojętnie. Ważne, żeby zmierzyć sobie tylko średnicę przekątne. Auto stoi na bardzo ładnych oponach. Opony przez nas tutaj dodawane. Generalnie z przodu Hankooki, z tyłu jakaś inna firma. Zaraz pokażę. Tutaj z przodu macie Hankooki z 17 roku, a z tyłu mamy, co my tutaj mamy? A z tyłu mamy opony akurat niemarkowe. Zobaczymy z którego roku. Momencik, bo tutaj z tamtej strony nie było. Tutaj mamy rozmiar, jest oryginalny, taki jak był do V50, czyli 215x45. Opona, tak jak widzicie, jakiś Cylon. Także jest to opona na pewno nie,
nie marki premium. A i 19 rok, także z tyłu mamy nówki. Także z tyłu praktycznie nówki, z przodu 17 rok Hankooki. Ale myślę, że jeszcze spokojnie komuś posłużą. Nie trzeba na pewno na dzień dobry wymieniać. Zaciski hamulcowe były odnawiane. Tak jak widzicie, są założone złodziejki w kołach. Także samochód, oczywiście jest klucz do tej złodziejki, bo koła żeśmy ściągali, zakładali, także na pewno ten klucz jest. Macie spryskiwacze reflektorów, auto nie jest wyposażone w ksenony. Spryskiwacze to jest wymóg w Szwecji. Także tutaj standardowo w każdym samochodzie będą spryskiwacze reflektorów. Myślę, że na tych felgach 18 samochód nabrał smaku, dużo lepiej wygląda. Także tak jak widzicie, rachunek 2300 za naprawy, założysko, sprawdzenie klimatyzacji, wymianę dwóch wahaczy, to wyszło 2300 plus polskie menu, to mamy 2,5 plus felgi, plus regeneracja, opon już nie liczę, bo mówię opony, to nawet nie pamiętam ile zapłaciłem. Felgi, regeneracja 18 w naszym zaprzyjaźnionym serwisie to jest 900 zł i koszt felg też zapłaciliśmy 900, to macie 1800 i 2,5 tysiąca w naprawy, to macie szybko licząc, no pod czwórkę tutaj wyszło dołożenie, zostało dołożone ode mnie do tego samochodu, także około 4000 dołożyłem. Ale myślę, że było warto, bo samochód naprawdę zyskał sporo na wyglądzie i no i będzie komuś na pewno sprawiał frajdę i z jazdy, i z tego, jak to auto po prostu się prezentuje. Te felgi naprawdę to jest bardzo ładny wzór. Niestety jak poszukacie, no to większość, bo one są dwukolorowe zazwyczaj, większość już jest w stanie złym. I zazwyczaj lepiej już kupić w stanie złym i sobie je odnowić w taki kolor, jak będziecie chcieli. Myślę, że tutaj kolor doszedł, dopasowany jest bardzo fajnie. No. Także V50, T5, poliftowa, wjeżdża do oferty. Cena tego samochodu, bo każdy czeka zawsze na cenę, ostatnio nie podałem przy jakimś samochodzie. Cena tego auta będzie na gotowo w granicach 33 tysięcy, 32 900 dokładnie będzie auto wystawiane. I tu zaznaczam, po wszystkich opłatach gotowe do rejestracji, czyli koszt rejestracji to jest 256 zł. Na auto wystawiamy fakturę VAT, marżę, także nie macie opłaty skarbowej. Są zrobione tłumaczenia, zrobiony polski przegląd, także samochód w 100% gotowy do rejestracji. Koszt dla Was to jest tylko 256 zł, nie ma opłaty skarbowej. Dobra, koniec gadania, jedziemy zobaczyć V50 od spodu. Jest czym pojechać, bo naprawdę 231 koni robi robotę i mało tego, robi robotę dźwięk 5-cylindrowego silnika. Jeżeli ktoś nie jeździł, to naprawdę zachęcam, bo są naprawdę bardzo fajne wrażenia. To auto po prostu, chcecie tym autem jechać, tak? A nie, że musicie jechać, tylko po prostu wsiadacie i chcecie. Lecimy na stację zobaczyć wołowinę od spodu. Zobaczymy V50 T5 od spodu. Podwójny wydech. Delikatna jakaś korozja, widzicie na wahaczach. Wszystko do oczyszczenia, do zabezpieczenia, to nie ma absolutnie żadnej tragedii. Osłony termiczne. Tutaj macie osłony plastikowe. Podłoga w bardzo fajnym stanie. Tutaj macie nowe wahacze. To co mówiłem, że wymienione. Zderzak przedni. Osłona silnika. Wahacze obydwa nowe. Osłona termiczna, zobaczcie jak, w jakim stanie katalizator. Osłony nieporywane, bardzo ładnie wygląda od spodu to Volvo, naprawdę. Nie ma tu się za bardzo do czego przyczepić. Pod względem wycieków auto sprawdzone, wycieków brak. Zawieszenie sprawdzone. Hamulce też sprawdzone, także wszystko w jak najlepszym porządku. Został serwis olejowy dla nowego właściciela. Jeżeli chodzi o rozrząd, no to można sobie przyjąć za jakieś 20-30 tysięcy na spokojnie wymienić. Tak się prezentuje V50 od spodu. Bardzo rzadki temat, T5 poliftowa. Ja wiem, że tutaj by każdy chciał Air Designa na wypasie, full wypas. Są takie samochody. Tylko one nie kosztują tak jak ten 30 parę tysięcy. Tylko kosztują ponad 50 i potem jest, jak to możliwe, jak za 50 można kupić Air Design na V70. No niestety, takie są ceny tych samochodów za granicą i nie ma co czarować.
są zabójcze na polski rynek, dlatego tych aut nie ma na polskim rynku. Swoją drogą, no jeżeli chodzi o air designa, no to może będzie jedna sztuka na całą Szwecję czy na całe Niemcy, ale też ich nie ma dużo, ale można kupić, tylko po prostu ceny są kosmiczne. Dobra, koniec narzekania. Standardowo zapraszam wszystkich do subskrypcji mojego kanału i do obserwacji nas na Facebooku. Pozdrawiam.